Kamil Słomkowski, 32-letni warszawiak na co dzień, zajmujący się fotografią i informatyką, już rozpoczął zmagania z pierwszą przeszkodą toru eliminacyjnego. Trenował strzelectwo sportowe, to może być niezły pistolet. Na razie pierwsza przeszkoda, a już za nim. No, zajmuje się też tymi karcianymi sztuczkami, o czym wspomniała Ola, ale tutaj rękawów brak, więc asa raczej nie wyciągnie. No, na dnie też ten as nie leży, na razie jest bezpieczny. Dobrze, że tam jest mięciutki materac. Mam miękką część ciała, też lądował. No i mamy monety, tutaj trzeba na środek skoczyć. Koncentruje się, ale to trzeba zrobić, że wiemy już z doświadczenia, nie naszego, zawodników, trzeba zrobić szybko. Na szybkości, tak jest, trzymamy mocno kciuki, widać, że gdzieś na pewno w głowie siedzi mu ta przeszkoda. Raz, dwa, trzy i jesteśmy po drugiej stronie. No i czy zdejmuje koszulkę, czy nie, jak obiecał? A nie. Jednak nie, jednak będzie ryzykował. A, tak jest. Tak się robi show w Ninja Warrior Polska. Szaleją trybuny, od razu podniósł publiczność Kamil Słomkowski. No i popatrzmy, tutaj cisza, koncentracja. Testuje trampolinę, zaraz odbije się i złapie oby tych dwóch czerwonych drążków. Mocny chwyt wymagany, tak samo jak mocne odbicie na dużym luzie. Technicznie znakomicie, jak powtarzałeś, z dwóch nóg to jest klucz. No i teraz ważne, aby złapać naprawdę bardzo dobrze tę siatkę i trzymać, nie puszczać aż do końca przeszkody. Tak jest, trzyma. No i miejmy nadzieję, teraz koszulki nie ma, że żadna inna część ciała, tudzież garderoby lub włosa jednego nawet nie dotknie tafli wody. To jest bardzo dobra taktyka, którą stosuje wielu zawodników, aby przechodzić nie środkiem, gdzie wisi się najniżej, tak jest, tylko bokiem tej siatki i dokładnie wie, jak pokonać się tę przeszkodę. Kamil Słomkowski, przed nim już tylko dwie. Przedostatnia przeszkoda przed Kamilem. On tutaj, jak widzimy, nie walczy z czasem. On chce się koncentrować, odpocząć. On chce wreszcie wejść tutaj do nas, na naszą platformę i zaliczyć tor eliminacyjny, który eliminował już wielu zawodników. Tak jest. Trzeba przyznać, że te obręcze już zweryfikowały dzisiaj uczestników. Jeszcze nikomu się nie udało przejść tej przeszkody, także liczymy, że Kamil Słomkowski będzie pierwszym. A rozgrzeweczka to też jest parkurowiec, ale tutaj jednak z chwilą postoju musi przemyśleć, jak, kiedy, co zaczyna. Ale to też jest element pewnej taktyki. Jest świadomy tego, że nikt przed nim jeszcze nie dotarł do końca toru eliminacyjnego, a więc czas dla niego schodzi gdzieś tutaj na drugi plan. Na razie idzie bardzo dobrze. Nie chcę zapraszać, biorę mikrofon, Łukasz, i czekamy tutaj na niego, ale jeszcze dwie przeszkody, jest w połowie. Buchnęły ognie i teraz już na tej poziomie zaczyna nabierać rozpędu. Miejmy nadzieję, że utrzyma tempo. A Kamil... To może go dużo kosztować. Osunął się. Osunęła się jedna obręcz, ale idzie dalej. Jest bardzo blisko. Nikogo jeszcze tu nie było. Tak jest. W tym momencie jest najdalej ze wszystkich uczestników pretendentów dzisiejszego odcinka. Jest bezpiecznie. Ostatnia przeszkoda. Mamy go. Miejmy nadzieję, że teraz krzywa ściana nie będzie weryfikatorem. Czterometrowa krzywa ściana. To jest ostatnia przeszkoda toru eliminacyjnego. Czekamy już tutaj na niego. On będzie pierwszym bohaterem, który ukończy ten tor. Ma trzy próby na to, aby znaleźć się tutaj na górze, ale liczymy, że za pierwszym razem ogniem piekielnym. Tak jest! Trzyma! Będzie z nami! Tak jest! Tak.